Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a, długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d. Zróbmy sobie rysunek pomocniczy. Czyli tu mam jakiś prostokąt. Tu niech będzie jakiś a, tu będzie jakiś b. No i teraz tutaj będziemy mieli jakiś drugi prostokąt, niech on będzie taki. Powiedzmy. No i teraz co my wiemy? Niech tutaj będzie C, a niech tutaj będzie D. My wiemy, że długość boku C to 90% długości boku A, czyli C to się równa 90% A, czyli zapiszemy 0,9A. Nasze C to jest 0,9A. Teraz długość boku D. To jest 120% długości boku b, czyli to jest 1,2 długości boku b, bo zamieniliśmy procenty na liczby całkowite. 100% to jest zawsze jedna cała, czyli 120% na przykład y, to będzie 1,2. OK, no to teraz pole. Jakie tu jest pole? Tutaj polem jest iloczyn boków, czyli a razy b, a tutaj też polem jest iloczyn boków, czyli mnożymy. Tylko zamieniam to nie c, tylko wstawiam, albo wstawię najpierw c razy d. Czyli po podstawie mamy 0,9a razy 1,2b. Ile z tego wyjdzie? 0,9 razy 1,2ab. No to mnożymy 0,9 razy 1,2 to wyjdzie 1,08ab. Czyli tutaj mamy 1,08ab. Pytanie było, oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach A i B stanowi pole prostokąta o bokach C i D? Jeśli AB, zobaczmy, jeśli AB to się wyna 100%, to 1,08 AB to będzie ile? To się będzie wynało 100,8%. Czyli to jest 100,8% pola tego pierwszego pola AB. I to jest odpowiedź.